Cześć, tutaj Fałd, witam was w nowym odcinku Pancernej Pięści i mam dzisiaj dla was mój ulubiony czołg M46 Patton. Jest to powtórka wyciągnięta z grudnia, ale myślę, że warto ją pokazać i warto przypomnieć niektórym, jak powinno grać na prochorówce, bo mapa wydaje się bardzo prosta, ale jednak duża część osób ma problem z grą na tej mapie, tak? Jeżeli mamy amerykański czołg, taki jak Patton, który gra na wieżę i który ma doskonały zasięg widzenia, i mamy go zrobionego pod ten zasięg widzenia, czyli mamy założoną optykę, mamy zrobiony zwiad na dowódcy i tak dalej, jeszcze tutaj mam kolę dołożoną, to jesteśmy tym czołgiem w stanie naprawdę wygrać praktycznie sami tą bitwę, tak? Wygrać ją sobie i swojej drużynie, świecić swojej drużynie, zadawać obrażenia, zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało na tej bitwie. Jedziemy sobie na początek na środek, to jest moja ulubiona pozycja na sam początek. Możemy tutaj wyjechać, za chwilkę zobaczycie, i oddać strzał jeden do czołgów przejeżdżających na przejeździe kolejowym, ponieważ mam bardzo dobry zasięg widzenia, to jestem w stanie wyświecić te czołgi, jak widzicie. Tuż na skraju zasięgu widzenia, niestety ten E-75 robił tam jakieś cuda niewidy. Oddałem strzał, niestety nie udało mi się tam nigdzie prześlizgnąć między wagonami. No i musimy szybko uciekać, bo za chwilkę skupi się tutaj na mnie artyleria. Jedna arta widzicie ustrzeliła. Są cztery artylerie, więc bardzo muszę na to uważać i to jest problem na prochodówce, jeżeli chcecie grać w ten sposób, jak ja będę grał w tej bitwie, tak? Musicie uważać po prostu na artylerię, bo jeżeli arta się na was skupi, to najlepiej zmienić pozycję zupełnie na długą flankę i wyjechać z tego obszaru, gdzie ona strzela, bo po prostu może to was bardzo dużo kosztować, zwłaszcza jeżeli was trafi centralnie, to może wam zostać naprawdę bardzo mało HP i to jest tak naprawdę największy problem przy tego typu grze, bo generalnie czołgów z przodu nie musicie się jakoś szczególnie obawiać, ponieważ jesteście się w stanie chować dość szybko przed nimi, tak żeby nie zadawali wam obrażeń. Jeżeli nie będziecie za dużo ryzykować, wystawiając się na zbyt długo, to nie powinno się zdziać. Ja będę tutaj cały czas jeździł teraz po tym miejscu. To jest bardzo dobre miejsce do spotowania, ponieważ dzięki temu może zaświecić czołgi, które są na środku. Z tego miejsca nie jest to aż takie proste, bo jest dość daleko, tak? Tych krzaków jest dość dużo, ale później podjedziemy sobie troszkę do przodu, do tego zagłębienia, które jest przed nami, natomiast na razie tego nie mogę zrobić. Nie warto tam wjeżdżać zbyt szybko, bo po pierwsze, jeżeli jest dużo czołgów tutaj na środkowej części mapy, to są was w stanie bardzo często świecić. Praktycznie cały czas jesteście świeceni, więc wtedy artyleria ma po prostu łatwiejsze zadanie, żeby was trafić, więc nie ma co za bardzo tam się spieszyć, zwłaszcza, że nie ma poza tym tutaj żadnego wsparcia. Jak widzicie, czołgi skupiły się na centralnej części mapy, no i oczywiście na górce tradycyjnie. Pojechał tam m.in. Pershing, co jest totalnym marnotrawieniem tego czołgu, bo Pershing grający na środku z optyką potrafi zrobić naprawdę cuda dla swojej drużyny, natomiast grając na górce po prostu się będzie tam marnował. Dostałem dwa niepotrzebne strzały, można powiedzieć, więc tutaj będę już uważał. Zobaczcie, znowu się wycofuję, znowu zmieniam pozycję w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu, wszędzie jeżdżę tak, żeby mnie arta tutaj nie trafiła i nie wyjeżdżam za często do góry po to, żeby czołgi mnie nie widziały. Ważne jest to, żeby nie wyjeżdżać za często do góry, tak? Wyjeżdżacie do góry, zaświecą się czołgi, wy się zaświecicie, zjedźcie. Nie na 7 sekund, jak ma przeładowanie Patton, tylko na 15 sekund, na 20 sekund zjedźcie. Po to, żeby przeciwnicy nie wiedzieli dokładnie, gdzie wyjedziecie, żebyście im znikli, żeby arta nie była przygotowana w to samo miejsce. I ważne jest to, żebyście nie wyjeżdżali cały czas w tym samym miejscu, tak? Czyli nie wyjeżdżam cały czas w jednym miejscu, tylko nawet troszkę zmieniam po prostu pozycję, żeby nie wyjeżdżać w tym samym miejscu, żeby przeciwnik, który celuje ewentualnie tutaj, to miejsce, gdzie ja wyjechałem, musiał przestawić ten celownik, chociaż trochę. Chociaż odrobinę, po to, żeby mu się ten celownik rozjechał. Dzięki temu zwiększycie troszkę swoją szansę na to, że was nie trafi zwyczajnie. Największym problemem jest właśnie często graczy wyjeżdżanie w tym samym miejscu. Wyjeżdżacie w tym samym miejscu za każdym razem, co chwilę, za szybko nawet, jeszcze się świecicie, tak? Wyjadę, zaświecę się, cofnę się, znowu wyjeżdżam, pomimo tego, że jeszcze się świecę, tak? Wszyscy widzą dokładnie, co ja robię, wszyscy mają przygotowane celowniki i wszyscy do mnie walą, jak tylko się pokażę, więc o tym należy pamiętać, że musicie zniknąć, zanim coś takiego robicie. Jeżeli gracie na wieżę, to przede wszystkim musicie zniknąć z widoku przeciwników. Ja się tutaj kręcę, cały czas widzicie, staram się skompotować dla swojej drużyny. Na szczęście dwa skorpiony, które stały na środku koło M103, wreszcie się cofnęły tutaj na linię 1-2 i będą tutaj pomagały mi i strzały do tego, co uda mi się, mam nadzieję, wyświecić. Po malutku będę przygotowywał się tutaj do przejazdu przez ten wał i wjechania do środka tam. Za chwilkę spróbujemy wyświecić czołg. Jest czołg, widzicie, jest skorpion, udało mi się go trafić i teraz mogę w końcu wjechać do tej dziury, ponieważ mam wsparcie odpowiednie z tyłu. Jeżeli ktoś będzie próbował mnie tutaj zaatakować, zraszować, tak, przejechać przez ten nasyp przede mną i spróbować mnie zaatakować w tym dołku, to mam trzy skorpiony, które powinny mnie tutaj obronić, tak. Jeżeli on się pojawi gdzieś na szczycie górki, to powinni go skasować. Natomiast
rwiast tutaj pozwala mi wreszcie lepiej spotować te czołgi, które tam są po lewej stronie. Oczywiście nie zrobicie tego za każdym razem, bo jeżeli stoją za krzakami, no to będzie wam ciężko ich wyświecić. Ale jeżeli na przykład strzelą w tym momencie albo się poruszają, to macie dużą szansę na to, żeby ich wyświecić, a wtedy mają naprawdę przerąbane te czołgi. Więc wyjeżdżam sobie pomalutku do góry, te 3/4 z prawej strony, nie będę musiał się zająć w miarę szybko. No jest lew, który tam akurat strzelał albo poruszał się, udało się go zaświecić. Niestety moja drużyna jest za daleko na razie, żeby go widzieć. To jest czołg najdalszy tak naprawdę. Jeżeli zaświeci się coś bardziej z przodu, no to powinny te skorpiony mieć to w zasięgu widzenia. Na szczęście skorpion w międzyczasie skończył mi tą 3/4 po prawej stronie. To jest duży plus dla mnie, bo nie będzie mi tutaj przeszkadzała, przynajmniej nie będzie mi świeciła. Mamy jeszcze MX-a 13 i Mutsa, które mogą mnie świecić, ale to zawsze jeden czołg mniej, który będzie tutaj przeszkadzał. Jak Tiger 8-8 zaświecił się, widzicie, znowu wyjeżdżam do góry, udało mi się tym razem skorpiona nie zaświecić, który do mnie, który tam chyba strzelił, do mnie nie trafił. Lew mi zadał obrażenia, szkoda troszkę, ale pomalutku, widzicie, zaczynamy sobie tutaj rozmiękczać tą obronę, po prostu te czołgi zaczynają się świecić pomału, raz jeden, raz drugi, w zależności od tego, który strzelił, bo ktoś się akurat porusza, no i dzięki temu te HP-ki im spadają. 1500 wyświeconych obrażeń, 1200, 1100 strzelanych, no i pomalutku sobie tutaj dalej rzeźbię, dalej pomagam mojej drużynie, dalej gram z przodu. Jak widzicie, staram się pomóc po prostu moim sprzymierzeńcom, którzy stoją za mnie. Skorpion nie podjeżdża trochę bliżej, bardzo dobrze, bo dzięki temu być może będzie miał w zasięgu tego lwa, który jest trochę dalej, no i cały czas kombinuję, widzicie, cały czas się ruszam w lewo, w prawo, do tyłu, do przodu, po to, żeby Arta się na mnie nie skupiała. Fakt, że Arta nie strzela tutaj specjalnie, prawdopodobnie waliła cały czas na górkę, bo próbowała kontrolować, nie mam pojęcia, w każdym razie nie strzelała za bardzo do mnie, co mi oczywiście tutaj bardzo, bardzo pomogło, bo jeżeli wszystkie by się skupiły na mnie, to miałbym naprawdę duży problem. Podjeżdżam tutaj znowu do góry. Bardzo fajnie byłoby tego Mutsa skasować, bo on mnie tutaj świeci cały czas i przez to nie mogę zbyt odważnie wyjeżdżać do góry. W międzyczasie spada 1490, więc jeszcze jeden czołg. Mamy Hummela wyświeconego. Zaraz spróbujemy go skasować. Tak jest, jeden strzał i Hummel zostaje odparowany. Jedna Arta w koszyczku, no i dalej będziemy wyjeżdżali, próbowali spotować. Ja wiem, że takie granie może się wydawać nudne, ale tak naprawdę to jest jedyny słuszny sposób na grę czołgami amerykańskimi na tej mapie. I to możecie robić spokojnie i T-32, i T-34, i Patriotem, i Pershingiem, Super Pershingiem, wszystkimi praktycznie amerykańskimi czołgami. Wszystkimi czołgami, które grają na wieży, nawet bym powiedział. Możecie wjeżdżać tutaj w ten dołek, jeżeli jest odpowiednia sytuacja już oczywiście, i świecić dla swojej drużyny. Robię 704 skasowane. Teraz GW Panther uciekający. Spróbujemy go tutaj wysłać do piachu. Tak jest, udaje się to zrobić. Druga artyleria. Teraz Boots, który sobie jedzie bokiem. Następny fajny strzał. Naprawdę to działo z Patona jest świetne. Muszę powiedzieć, że ze statystyk nie wygląda, żeby było aż tak dobre, a naprawdę uwielbiam strzelać z tego działa. Zadaje bardzo duże obrażenia, bardzo szybko ładuje, świetną ma celność w ruchu i po prostu daje niesamowitą satysfakcję, kiedy strzelacie z tego działa. Jest po prostu fantastyczny i uwielbiam ten czołg. Jest to mój ulubiony czołg w World of Tanks. Po prostu zdecydowanie. Duża przeciwko zostaje już właściwie zamknięta na tej części mapy, tutaj na linii 1-2, więc postanawiam też się troszkę sobie bardziej w lewo podjechać. To jest też dobre miejsce, żeby... Szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej. Jeżeli wjedziecie tutaj w te krzaki właśnie, to jesteście w stanie wyświecić te czołgi, które są troszkę bliżej was, po prostu są schowane w takim zagłębieniu tutaj, więc tutaj też warto podjeżdżać. Generalnie nie wyjeżdżajcie w jednym miejscu, tak jak mówiłem, tylko próbujcie. Raz trochę bardziej z lewej, raz trochę bardziej z prawej, bo dzięki temu też możecie znaleźć jakieś prześwity między tymi krzakami, tak? Gdzieś tam zauważycie ten czołg i uda wam się go wyświecić, więc warto próbować z różnych stron. 5200 wyświecone, 2800 obrażeń, no i jadę do przodu po to, żeby jak najwięcej tych obrażeń i świecenia teraz nabić. Wiem, że już jest mało przeciwników, ewentualnie mogę przyjąć jakiś strzał nawet i tutaj nie będę się tego specjalnie bał. Niestety tutaj strzelam teraz w trupa, ale w międzyczasie moja drużyna kończy pozostałe czołgi. Zostaje nam tylko jedna artyleria. Jeszcze tylko spróbujemy zrobić tam artylerię po to, aby dostać medal onkologa za wyrwanie 3 raków. No i już będzie bitwa zakończona. Jest nasza ostatnia artyleria. Jeden strzał, 340 obrażeń, bardzo... Nie, 269, przepraszam, trafiłem po kimś, ale udało się ją dobić. 6000 naświecone, prawie 3000 obrażeń, no i oczywiście MK wbita na Patonie. Prochodówka to jest naprawdę świetna mapa, tylko trzeba umieć się grać po prostu. Troszkę mniej na górce, więcej na środku, więcej pomagać swojej drużynie, więcej świecić i powinno być całkiem nieźle. Taki styl wam właśnie polecam, to jest bardzo, bardzo dobra mapa dla czołgów amerykańskich.
Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie jakieś fajne bitwy na żywo, to zapraszam oczywiście do mnie na Twitcha. Komentujcie, jeżeli macie jakieś uwagi co do tej mapy albo co do Patona. Może macie jakieś inne zdanie na temat Patona, może Wam się nie podobał. Podzielcie się w komentarzach, a ja zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.